Za nami memoriał imienia Kornela Kubaczki, jednego z bardziej zasłużonych dla rozwoju śląskiego tenisa stołowego zawodnika i działacza. Impreza odbyła się minioną niedzielę w Jastrzębiu-Zdroju i jak co roku była jednocześnie drugą eliminacją wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych seniorek i seniorów. Ten turniej początkowo miał być rozgrywany w Gliwicach, jednak ostatecznie trafił do Jastrzębia-Zdroju. To jest memoriał Kornela Kubaczki, człowieka, który na Śląsku przyczynił się do tego, że drużyna AZS-u Gliwice zdobywa 10 razy tytuł mistrza Polski drużynowo. Czyli dzisiaj jego memoriał, wspomnienie o nim i fajne nagrody, myślę, dlatego jest duża frekwencja. Niejednemu przypomniały się dość odległe czasy, kiedy to w Jastrzębiu organizowane były imprezy najwyższej krajowej rangi. Jastrzębie, gdzie było stolicą tenisa stołowego na Śląsku, ale i również w Polsce. Przypomnę, że sukcesy drużynowe Jastrzębia sięgają co prawda lat wstecz, ale były one na wysokim poziomie. Dziś klub i miasto starają się przypomnieć tamte czasy, jednocześnie próbując nawiązać do dawnych osiągnięć jastrzębskiego tenisa stołowego. W uchwale Rady Miasta mamy zapisane dyscypliny czołowe, dyscypliny wiodące. Wśród nich jest również tenis, więc z budżetu miasta dofinansowujemy również zawody, projekty i programy, które realizują w zakresie tenisa. Cel tym bardziej szczytny, że w tym roku polski tenis stołowy zaliczył kilka znaczących sukcesów i to za sprawą młodych zawodników. Mamy Jakuba Dyjasa, który w wieku 21 lat zdobył 2 medale Mistrzostw Europy. To się nie udało nawet Andrzejowi Grubie. Pierwsze medale Andrzej Gruba zdobywał w wieku 26-28 lat. W związku z tym, patrząc na jego wiek, ma jeszcze dużą szansę, żeby rozsławiać imię Polski. Podobnie jak każdy z tych zawodników, którzy walczyli w niedzielę w memoriale imienia Kornela Kubaczki, a zwyciężyli wśród seniorek Kinga Falasz z Częstochowy i Paweł Chmiel z Polonii Bytom wśród seniorów.